jestem Kamil, a to jest taki nietypowy odcineczek. Tak, wszystkie moje nie serie są takie nietypowe odcinki, bo już się tak zacząłem witać w takich poradnikach i informacjach, że cześć, to jest taki nietypowy filmik. Ale tak. Ogólnie wszystkim dziewczynom składam wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj Dzień Kobiet, jeżeli kobiety nie wiedzą o tym, dzisiaj jest 8 marca, więc wszystkiego najlepszego wszystkim. A teraz, tak jak po tytule odcinka, chyba już wiecie. Ostatnio bardzo dużo szukałem, żeby do mojego ekwipunku do CS-a doszła nowa kosa. Moja pierwsza w życiu kosa. Taką kosę, którą będę mógł chodzić, podziwiać, zabijać z niej. I wierzcie mi, wpisywałem dużo w internet. Jak zdobyć pierwszą kosę w CSGO. Jest dużo poradników i naprawdę dużo poradników oglądałem. Tak jak widać. Kosa w 20 dni. Wszystko się przeważnie polega na oglądaniu reklam, płacaniu różnych skinów, tam na farcie, żeby w loteriach jakichś wygrywać, kupno na Allegro. Wszystko jednak trzeba było mieć farta, żeby to zdobyć. Ja osobiście jeszcze nie mam kosy w ekwipunku, żeby nie było. Ja ten poradnik nagrywam. Może to nie jest taki poradnik, ale bardziej tak na własnych błędach, co się dowiedziałem. A wrzucam taki krótki filmik, bo mam bardzo słaby internet i nie mogę wrzucać jakiejś serii z jakichś innych gierek. Dlatego wrzucam coś, co mi wiem, że zadziała. No i tak. No i oglądałem dużo tutaj poradników, żeby handlować, wymieniać się słabe skiny, ulepszać skiny, ale na wszystko był jakiś procent. Ja wam chcę pokazać stronę, no, z betowaniem, na którą chcę wam tu pokazać fajny sposób, jak to wszystko działa. Logujecie się na stronę, link w opisie, i tak, klikacie w Free Coins i tutaj wpisujecie sobie MarLosTV. Jeżeli chcecie mi pomóc, na przykład jeszcze to troszkę w kosie zdobyć, możecie skorzystać z mojego linku. Ja za to dostanę troszkę punktów. Nie wiem ile, nie mam pojęcia. Tu chyba będzie pisało. Nie wiem. Na razie nikt jeszcze z tego linku się nie zalogował. Ale jeżeli chcecie mi pomóc, mi będzie bardzo miło. Zawsze kilka punktów więcej bym miał do mojej wymarzonej kosy. I tak samo wam pomagam, bo daję wam zawsze na start punkty. Jeżeli nie chcecie z mojego linku korzystać, proszę bardzo, wpiszcie sobie w YouTube'a od swojego ulubionego YouTubera, wpisujcie z ich linków, wpisujcie ze strony z tego, z Facebooka z tej strony. Ja ogólnie za tą reklamę nic nie dostaję ich strony. Ja po prostu chcę wam pokazać fajny sposób, nie tylko na tej ruletce, na wszystkich jakie istnieją. Ale ja na tej już dorobiłem się 2,5 tysiąca, czyli to jest około 2,5 euro. Coś takiego. Strona, ja jeszcze z tej strony nie wypłacałem. Też żeby nie było, że bo ja tam zdobyłem i to nie działa. Ja jeszcze z tej strony nie wypłacałem. Ja wam chcę tylko pokazać fajny sposób na te ruletki. Ogólnie trzeba zdobyć... to jest... nie, dobrze, bo to nie jest moje... Myślałem, że to moje ekwipunek. Ogólnie na jakąś kosę, taką najtańszą, jakbym chciał sobie wydobyć, to jest... O Boże, chwileczkę. Knifę. No tak 35 euro, czyli 35 tysięcy punktów. Ja mam na aktualny moment 2000 punktów. I tak, jak to zrobić? Punkty dostajecie za darmo, więc nic na tym nie tracicie. Nic nie musicie wpłacać. Żeby wydobyć skina, na tej stronie musicie zdepozytować skina o wartości 1000 punktów, czyli jakieś 1 euro. No ale pomyślcie tak, nie musicie tego robić teraz, zróbcie to na sam koniec. Najpierw wpiszcie sobie ten mój kod albo jakiegoś tam innego youtubera i sobie grajcie, żeby zdobyć te, no przypuśćmy te 35 tysięcy punktów. Jeżeli stracicie wszystkie punkty, no trudno, no to jest gra, tak? Ale nic na tym nie tracicie, nic na to nie tracicie, bo nic to nie władowaliście. Jedynie swój poświęcony czas. I teraz jak zdobyć, no taki może nie, że niezawodny sposób, ale... Ogólnie jakbym tutaj stawiał po tysiącach, bym dużo wyszedł na plus.
Ale skąd wiem, na jaki moment poleci? Ja od samego początku bawiłem się w jedynki. Czyli brałem sobie jeden punkcik i ładowałem na przykład na czarne. Tak? Czyli. I na to poświęcałem. No tak, teraz 10 dni już będzie. Ale działa. Naprawdę, 2500 zdobyłem. No i tak, wyleciało czarne. Więc się cieszę. Tak, czarne? Tak, czarne. To mam dwa do przodu. Ale jakby wyleciało czerwone, to i tak bym wyszedł na plus. Bo teraz znowu właduję w czarne. I dalej jeden. I będę stopniowo sobie zwiększał kwotę. Czyli jeżeli ja już będę miał 10 tysięcy punktów, czyli 10 euro, no może tak do 10 jedynkami nie będę szedł, ale później będę dziesiątki dawał, tak? Chcę wam pokazać. Teraz wygrałem jedynkę, więc daję jeszcze raz jedynkę. Jeżeli przegram, biorę razy dwa, czyli będę dawał dwójkę. Jeżeli znowu przegram, o i fajnie, i przegrałem. Przegrałem, ale jednocześnie wygrałem, bo teraz daję dwa, nie jeden, tylko dwa, no i znowu na przykład w czarne. I teraz, jeżeli wygram, to jestem jeden na plus, bo jeżeli teraz wygram, dostanę 4 punkty, a władowałem już 3 punkty, czyli jestem jeden punkt na plus. Jeżeli teraz znowu przegram, znowu biorę razy dwa i ładuję 4 punkty w coś. Jeżeli 4 punktami wygram, dostaję razy dwa, czyli 8, czyli znowu jestem jeden punkt na plus. Czyli cały czas jesteście na plus, jeżeli bierzecie razy dwa. Wątpię, że wam poleci taka seria, że cały czas będziecie raz, dwa, 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 i aż dojdzie do momentu, że skończą wam się punkty. No, dobra, może nie, może zawsze jest takie ryzyko. Ile tam było? 1, 2, 4, no i teraz 8. No i dobra, lecimy 8. I 8 w czarne. Jeżeli teraz wygram, będę jeden punkt do przodu. Powiedzmy, że tak, wpisujecie sobie kod. Niekoniecznie mój, tam już mówiłem. Wpisujecie sobie kod, zdobywacie, nie wiem ile tam na starcie dostaję, zapomniałem. I się tak bawicie, co dwa. No, jeżeli macie dwa monitory, na jednym monitorze możecie sobie tak co dwa się bawić, a na drugim sobie, nie wiem, oglądać filmy. No i znowu przegrałem. No to znowu, razy dwa, czyli już 16. No i znowu na czarny, bo mi się to czarny, ten czarny kolorek mi się bardzo podoba, ja chcę czarny. I sobie wybieracie kolor. Tylko, dobra, wybierajcie sobie czerwony, czarny, zielony raczej wątpię. Na zielony jest bardzo mała szansa. Jakbyście tak się bawili, że 1 na zielone, 2 na zielone, 4 na zielone, 8 na zielone, 16 na zielone, to w końcu tak, skończą wam się punkty. Ale czerwony i czarny macie, no powiedzmy tak 45 do 50%, że jeden z tych wyleci. To się musicie w tych kolorkach bawić. I cały czas razy dwa. Ja wam polecam zacząć od jedynki. O, i ładnie. I teraz tak. Wygrałem 32, czyli jestem do przodu. I cały patent polega na tym, że nie da się z tego, no, nie wygrać. No, chyba że wam, tak jak mówię, poleci taka seria, że przegracie już wszystkie punkty. Ale dobra, wygraliście. I zaczynamy od nowa. Znowu dajemy jeden na czarne. Po każdym wygranym zerujecie i dajecie od tej liczby, którą chcecie zacząć. Ja wam polecam właśnie od jedynki, bo na tym najszybciej wyjdziecie na plus. Może to wam długo będzie zajmowało, ale najszybciej na tym wyjdziecie. Jeżeli byście zaczynali od dziesiątki, to później każde razy dwa zabiera wam bardzo dużo monet. Jeżeli wygrałem kolejny raz, to znowu daję jedynkę. Już nie idę razy dwa, bo wygrałem. Dobra, cały patent jest prosty. Da się na tym naprawdę wzbogacić. Wystarczy tylko co chwilę razy dwa. Jeżeli już będziecie mieli jakąś ładną liczbę monet, czyli przypuśćmy te 5000 monet, możecie dać 10. No, to od was zależy. Jeżeli czujecie, że to wasza runda, dajcie 100. Tylko pamiętajcie, że później tak, jeżeli wygracie, jesteście zawsze o 100 monet do góry. Jeżeli przegracie, musicie dać razy dwa, potem razy dwa, potem razy dwa i monety się kończą. Ale jeżeli wygracie, przypuśmy już tam stawiacie 1600 i wygraliście, to jesteście 100 monet do przodu, czyli zawsze bliżej końca. No, tam jak zawsze się dziwiłem, jak oglądałem live'y u innych youtuberów, oni stawiali po 50 tysięcy. Tylko, że oni potem jak to zrobili razy dwa, razy dwa, razy dwa, mieli 50 tysięcy do przodu, czyli to jest już jakaś ładna kosa. Oczywiście oni tam z YouTuberów mają bardzo, bardzo dużo, mogą sobie tych monet wpłacać, ale to nie zmienia faktu, że zawsze ten sposób działa.
I pamiętajcie o tym. Ruletka to jest matematyka. Matematyka to jest zwycięstwo. Ja tam z matematyki dobry nie jestem, ale zaufajcie, wszystko bierzcie sobie. Wystartujcie z jedną monetą, razy dwa, jeżeli przegracie. Jeżeli wygracie, zaczynacie z powrotem i dorobicie się tak jak ja. 2,5 euro na start. W sumie miałem więcej, tylko że sobie tak poleciałem. 5000 euro na no euro. 5000 monet na zielone, bo się walnę, miałem dać na czarne. Ale dobra. Ogólnie miałem więcej monet, tylko że mój błąd i teraz muszę od nowa sobie zaczynać. Więc wpiszcie sobie kod, niekoniecznie mój, wpiszcie sobie kogo chcecie i starajcie się w ten sposób dążyć, a wypłacicie swoją wymarzoną kosę. Nie mówię, że to będzie jednego dnia, bo to jest niemożliwe, chyba żebyście stawiali tak po stówce, ale to jest na pewno darmowy sposób. I przypuśćmy, że już będziecie mieli knifę. Będziecie mieli już te 34 tysiące. To żeby wypłacić kosę, pamiętajcie, że musicie 1 euro wpłacić, czyli 1000 monet. Czyli potem dajcie depozyt i wybieracie sobie skina, który kosztuje tam 1 euro, czyli 1000 punktów. No nie wiem, w moim przypadku bym musiał być tutaj jakaś autolama. Ja bym nawet z tą autolamą się pożegnał, bo pamiętajcie, dajecie, nic nie dajecie, zdobywacie. Później zdobywacie punkty, później dajecie 1 euro i możecie się chwalić kolegom, że za 1 euro kupiliście kosę. I to nie musi być ta najtańsza kosa. To może być nawet Dragon Lore, jeżeli uda wam się zdobyć aż tyle punktów. Możecie się później chwalić, że za 1 euro macie Dragon Lora lub jakiegoś Bagneta lub nawet klucze da się wydobywać, więc zawsze, zawsze, zawsze jesteście na plus. A płacicie 1 euro. Oczywiście 1 euro jednorazowo, bo jeżeli sobie wpłacicie 1 euro teraz, to później już nie musicie, później tylko sobie betujecie i wyciągacie skiny, jakie chcecie. Więc dobra, linki macie w opisie. To jest krótki filmik, bo mam słaby internet, żeby renderować, żeby wysyłać filmy na YouTube'a. Możecie zostawić łapkę, komentarz, subskrypcję. Oczywiście czym więcej łapek, tym do więcej osób ten film trafi i możecie zostawić tą łapkę, żeby więcej osób miało swoją wymarzoną kosę, czy nawet skina za darmo. Bo naprawdę da się na tym zarobić. Ja sam w to nie wierzyłem, ale da się. Więc dobra, dziękuję wszystkim za obejrzenie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.